Cześć, dzień dobry. Pauline Ferrand, i Tom Pitcock wygrywają złote medale w olimpijskim cross country, w kolarstwie górskim. Pokazują, że są gigantami tego sportu, pokazują, że są geniuszami sportu w ogóle. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentują dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. No i tak, mamy medalistów. Mamy medalistów. W zasadzie koniec, tak. Wyścigi się odbyły. Panie jechały w niedzielę, panowie jechali w poniedziałek, można powiedzieć. No, było, minęło. Pitcock, Korecki, Hatterley, u mężczyzn, Feraum Prewo, Batten, Rizwec. Wśród kobiet, zapewne, kiedy ja to nagrywam, to znacie już wszystkie kontrowersje, wiecie co się wydarzyło. W skrócie, w skrócie, no, Ferrand Odjechała rywalką na drugiej rundzie, nadała straszliwe tempo, zdemolowała konkurentki. Dojechała do mety z realnie ponad 3-minutową przewagą. Jakby w oficjalnych wynikach jest 2,57 nad Heli Batten. Natomiast realnie no to, to było więcej, no bo Ferrą prewo jechała skupiona bardzo długo, ale ostatnią rundę już nieco puściła, kontrolowała tempo na zjazdach, a na ostatnich kilkuset metrach celebrowała zwycięstwo zatem ta strata jest troszeczkę yy, strata baten jest troszkę mniejsza batem, która z kolei do samego końca ściga się z yy, Jeny Rizbiec, więc tutaj no, to Demolka, Demolka w wykonaniu ferą Prewo trudno trudno tutaj <laughs> powiedzieć coś więcej natomiast za jej plecami faktycznie działy się ciekawe rzeczy po pierwsze upadek Lan Lecomte na szczęście jej kontuzje nie tak poważne jak wydawało się zaraz po jak wydawało się zaraz po po kraksie na Gardenie, gdzie straciła na chwilę przetomność, została zniesiona przez ratowników z trasy natomiast realnie no to stłuczenia, stłuczenia szczęki, niewielkie obrażenia twarzy, poza tym jest okej okay. I raczej wydaje się być zadowolona, znaczy zadowolona, nie, 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 oczywiście nie jest zadowolona z tej sytuacji, ale zadowolona z tego, że obyło się bez poważniejszych kontuzji, no i wygląda na to, że dalsza część sezonu stoi przed nią otworem, sytuacja związana z pogonią Haley Batten, która miała defekt, zmieniała koło i później z przejazdem, przez boks techniczny oprotestowany przez ekipę Puk Peters. Puck Peters, która również miała defekt, zmienia koło troszkę wolniej niż Batten. Batten ostatecznie no, raz, że dogoniła, a dwa, że dogoniła yy, grupkę, w której jechały Rizwets. Keller yy, też gdzieś tam troszkę wisiała Ivy Richards. Yy, więc Batten była w stanie przyspieszyć w samej końcówce. Postawa fair play Jenny która poinformowała mechaników Batten, że ta yy, ma defekt, więc oni byli w stanie szybciej, szybciej podać jej koło. Yy, Peters z kolei no, niezadowolona z tego powodu, że Batten gdzieś tam. Yy, skróciła sobie w pewnym momencie trasę przez boks techniczny, batem dostała 500 franków szwajcarskich kary za to, co też jest dziwne. Nie wiem, nie widziałem komunikatów organizatora. Być może to było tutaj zapowiedziane, że jest to zabronione, ale na pocharach świata wielokrotnie widzieliśmy, że zawodnicy jeżdżą przez boks techniczny, gdy tak jest szybciej i jakby nie są za to karani. No ale widocznie tutaj był taki komunikat, ponieważ w przepisach UC jest informacja o tym, że jeżeli nie jest inaczej. Więc widocznie tutaj było, tutaj było inaczej stąd ta kara. Pułk po defekcie ostatecznie dogoniła dogoniła i Richard pułk straciła więcej miejsc niż Batens, teraz spadła na siódme miejsce z drugiego, potem była w stanie dojechać do czwartego, no więc realnie gdyby jej protest został uznany, a Hayley Baten ukarana więcej, czymś więcej niż karą finansową, wtedy Puk miałaby, miałaby medal z kolei dla Jenny Rieswitz, która tak jak powiedziałem, no wykazała się tutaj postawą fair play. No i tak naprawdę pomogła, pomogła ekipie rywalki szybciej zmienić jej koło. Trzecie miejsce, powrót na podium olimpijskim po Rio. W ogóle Jenny z ostatnie dwa sezony ma naprawdę Naprawdę fajne, więc udane, więc tutaj, tutaj to, to jest generalnie fajna historia, budująca, no i pokazująca tego faktycznie ducha sportu. Tego faktycznie ducha sportu. Jeśli chodzi o rywalizację, o rywalizację mężczyzn, no to Tom Pitcock również z defektem miał troszkę szczęścia, ponieważ defekt miał tuż przed boksem technicznym. Inna sprawa, że miał defekt w przednim kole, w związku z tym. Z dropa musiał schodzić, okazało się, że się da, natomiast no jego strata czasu nie była tak duża, byłaby wyraźnie mniejsza. On realnie tam stracił około 40-45 sekund, realnie ta strata byłaby dużo mniejsza, ale mechanicy w jego boksie się, się zagapili. i Pitcock dojechał do boksu i musiał czekać dłuższą chwilę, zanim ci, zanim ci no, zaczęli zmieniać koło. Sama zmiana była błyskawiczna, natomiast ta chwila oczekiwania no, była wyraźnie wyraźnie zbyt długa. Brytyjczycy znani z, z Marginal Gains tutaj zaliczyli Maximal loses. Ale, ale ostatecznie Pitcock wyścig wygrał, pojechał mądrze, to znaczy, oczywiście zaczął gonić, natomiast nie rzucił się do pogoni wściekle, gonił raczej metodycznie, prawdopodobnie z tego powodu, że tutaj um, że tutaj no miał, jeszcze, miał jeszcze sporo czasu. Na czele stawki w tym momencie znajdował się Korecki, Korecki został sam na czele, to być może też miał... W, Wpływ na dalszy, znaczy na, na końcowe rozstrzygnięcia. Natomiast Pitcock przeskoczył do, przeskoczył do grupki, skorzystał przez chwilę z tego, że jego kolega z reprezentacji, Charlie Aldrich, nadawał tempo i potem Pitcock przeskakiwał do przodu, do przodu, do przodu, dogonił, dogonił Alana Hatherly, oni się w końcówce zjechali we trzech Pitcock, Kolecki i Hatterley Z tyłu fajnie gonił Luka Braido i on tak naprawdę zastanawiałem się nawet w pewnym momencie czy jeżeli panowie z przodu nie zaczną się tarować, nie zwolnią, to Braido do nich nie dojedzie, ta różnica była niewielka i tam oscylowała w granicach 10 sekund momentami. Ostatecznie Braido stracił więcej 35 prawie, ale to była też taka możliwość, że Luka Braido tutaj właśnie się włączy do rywa o momentale pojechał bardzo dobry wyścig. Pitcock generalnie kiedy już dojechał do Koreckiego złapał oddech, no atakował wściekle atakował wściekle przynajmniej kilka razy ale to Korecki mu poprawił i to poprawił mu dwa razy, wydawało się że Korecki jedzie po medal ale Pitcock, który no, jest topowym zjazdowcem zarówno na szosie jak i w terenie był w stanie tę różnicę minimalizować i ostatecznie to Korecki popełnił błąd, już nawet street nie na zjeździe, ale na jednym z zakrętów pojechał prawą linią, wypadł strasy na moment, dosłownie musiał się podeprzeć, Pitcock to wykorzystał, zaatakował drugą linią po lewej między drzewami, panowie jeszcze się prawie spieli rowerami, to znaczy korecki odpychając się, próbując nadgonić no, zmienił trajektorię, prawie wjechał w Pitcocka, obyło się bez strat w sprzęcie i w ludziach natomiast no ta, ta, ten błąd i wytracenie prędkości spowodowały, że Korecki stracił kontakt z Pitcockiem. No i Pitcock pojechał pojechał po złoty medal, broniąc tytułu mistrza olimpijskiego. I w pierwszych słowach tego podsumowania, tego komentarza powiedziałem, że mamy do czynienia z gigantami, z geniuszami sportu. Tak, poinformowam prawo skompletowała w zasadzie w ten sposób wszystkie tytuły, które może mieć: wielokrotna mistrzyni świata, zdobywczyni Pucharu Świata wielokrotna zwycięczyni eliminacji Pucharu Świata, mistrzyni Europy, mistrzyni świata w maratonie mm. Mistrzyni Świata w gravelu, ma medal olimpijski, wraca na szosę od przyszłego roku. Chce wygrać kobiecy Tour de France. Warto wspomnieć, że ona na szosie również była mistrzynią, wygrywała też wanajską strzałę, a chce wygrać kobiecy Tour de France. Tom Pitcock z kolei tutaj pojawiają się komentarze, że przecież szosowiec wygrał kolarstwo górskie, to znaczy, że stawka jest słaba. Ja oceniam Tom Pitcocka jako lepszego kolarza górskiego niż kolarza. Szosowego, oczywiście on ma wygraną na Albuquerque, oczywiście ma wygrane w klasykach, jest, marzy również o wielkich turach, o bycie, byciu liderem w wielkim turze. Natomiast realnie rzecz ujmując, Tom Pitcock jest niezmiernie. Utalentowanym kolarzem terenowym, przełajowym kolarzem górskim. Z tego poniekąd się wywodzi. Myśli o szosie, ściga się z powodzeniem na szosie, ale realnie właśnie większe sukcesy ma w MTB. No I temu MTB jest zdecydowanie bardziej wierny niż na przykład Matthew Van Der Poel, który pojawia się w MTB realnie z Doskoku, a w tym roku praktycznie w ogóle. Także to, to co oni oboje, prawo i Pitcock, zrobili, to jest. Coś gigantycznego, i daje szerszy kontekst o tym, za momencie spoglądania na inne dyscypliny i na postrzeganie innych zawodników i innych dyscyplin sportu i sukcesów w tych dyscyplinach sportu. Tutaj muszę wspomnieć o wynikach. Polskich zawodników, a raczej zawodniczki i zawodnika, ponieważ zgodnie z rankingami olimpijskimi mogliśmy wystawić po jednej osobie wśród kobiet, wśród mężczyzn Paula gorycka i Krzysztof Łukasik. Za jej 27 lokaty Paula została zdjęta z trasy przed ostatnią rundą na zasadzie zasady 80%, to znaczy jej strata do Polin ferrand przekracza przekraczała 80% czasu. Uzyskanego przez liderkę na pierwszej rundzie, na tym polega z 80%, czyli liczymy czas pierwszego okrążenia bierzemy z tego 80% i zawodnicy, zawodniczki, którzy mają więcej niż te 80% po prostu są niewpuszczani dalej nie, nie jest do końca zdublowanie zdublowanie nastąpiłoby pewnie na ostatniej rundzie Krzysztof Łukasik przejechał cały wyścig przejechał cały wyścig swoją drogą tutaj no, organizatorzy sędziowie byli w stanie wycelować tak, że czas jazdy zarówno Pitkoka jak i Ferrand Prewo były praktycznie równe godziny na 26 z tam z niewielkimi sekundami, więc wyścigi trwały tyle samo czasu. Panie pojechały jedną rundę mniej. No i cóż mam właśnie tutaj powiedzieć w kontekście występu polskich zawodników, którzy spotkali się oczywiście z dość dużą krytyką, w komentarzach na portalach, mediach, w profilach prywatnych. Paula Gorytka zauwa... zauważyła w komentarzu na swoim Instagramie, jedną rzecz. Ona tutaj wykręciła najlepsze moce w życiu. Była krótko mówiąc, była najlepszą wersją siebie. Oboje, zarówno Paula, jak i Krzysztof, mieli jakieś przygody na trasie, upadki, defekty, drobne kontuzje. Wielu zawodników, zawodniczek tutaj zmagała się z czymś takim, więc no, taki urok tego sportu. Natomiast istotne jest to, że Paula napisała, że tak, ona tutaj wykręciła de facto życiówki, jeśli chodzi o moce. To myślę, że tutaj charakter tej trasy temu troszkę sprzyjał, nie ze względu na to, że ona była atechniczna, bo to jest zdecydowanie przesada, patrząc na to, co się działo, ale ze względu na nawierzchnię, to znaczy tego typu żwirowa nawierzchnia i podjazdy faktycznie, na których nie ma skał korzeni, i tak dalej, tylko prowadzą raczej po szutrowej drodze lub single traku o uwaltowanej nawierzchni, no umożliwia po prostu wbijania w korby tego, co, co mamy pod nogą. I Paula to zrobiła. Krótko mówiąc, to 27 miejsce to jest w zasadzie najwięcej, co ona tutaj mogła zrobić. W przypadku Krzysztofa Łukasika oglądałem tutaj komentarz Maćka Jeziorskiego, jego trenera, no i śledząc również wyścig na żywo i live timing na żywo, widać było, że coś tam się wydarzyło. Krzysztof jechał nieco lepiej, na troszkę wyższej pozycji. Ostatecznie ta wywrotka spowodowała, że zajął 27 miejsce. Natomiast realnie rzecz ujmując, przed wyścigiem ja sobie spisałem, tak naprawdę, listy startowe, porównałem ranking UCI, porównałem wyniki, właśnie, Polki i Polaka w stosunku do rywali i rywalek na Pucharach Świata, na imprezach UCI wysokiej rangi. I tak naprawdę to oczywiście wszyscy marzyliśmy o pierwszej 20 to brzmiałoby dużo lepiej. Natomiast, no, realnie rzecz ujmując, na podstawie tych historycznych wyników z tego sezonu, czy z końcówki zeszłego sezonu, to takie 22 trzecie miejsce dla Pauli to był maks dla Krzysztofa 25. Mogło być parę miejsc wyżej, mogło być parę miejsc gorzej, ale ta pierwsza dwudziestka to było takie troszkę myślenie życzeniowe. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, zdarza się, że ktoś znakomicie zareaguje na zgrupowanie, na trening wysokościowy i, i będzie miał absolutny dzień konia w, w, tym, w tej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym dniu, um, ale w przypadku na przykład Pauli, tutaj ten dzień konia, który ona zdecydowanie miała. Co jakby sama potwierdziła, no wystarczył na 27 miejsce po prostu. I teraz mam taką uwagę. Generalnie kolarstwo górskie. To jest ta dyscyplina sportu, która w przeciwieństwie do innych, które obserwujemy, do wielu, nie wszystkich oczywiście, które obserwujemy na Igrzyskach Olimpijskich, jest dostępna dla wszystkich. To znaczy, każdy z nas może, nawet nie musi wyrabiać licencji, ponieważ zawody Pucharu Polskiej są otwarte dla zawodników bez licencji, są wyścigi amatorów na tych samych trasach. Co najwyżej rund jest nieco mniej. Każdy może się zmierzyć z terenem, w jakim na co dzień ścigają się nasi olimpijczycy, nasi najlepsi zawodnicy. Co więcej, każdy może ich zobaczyć w akcji. W tym roku naprawdę myślę, że kwalifikacje olimpijskie były rozegrane w całkiem fajny sposób. Można było najlepszych polskich zawodników i zawodniczki obserwować nie na pucharach świata, ale na jednym wyścigu w Niemczech i na dwóch wyścigach kategorii pierwszej w Polsce. Można było obserwować, jak jeżdżą, jaki poziom sportowy prezentują, dobrze się to oglądało, już wspominałem o tym podczas podsumowania pierwszej części sezonu MTM, dobrze się to oglądało. Oni wszyscy dostarczyli naprawdę fajnych sportowych emocji i można było zobaczyć, jak znakomitymi atletami, atletkami są. To znaczy, jak wysoki poziom sportowy prezentują, jak dobrze radzą sobie na zjazdach, jak szybko jeżdżą pod górę, jak radzą sobie na elementach technicznych, jak wytrzymują dystans, te półtora godzinne wyścigi niemal w całości. I porównać to ze sobą, tak. Czy porównać to z zawodnikami, którzy wciąż są bardzo szybcy, ale właśnie nie byli w stanie tutaj konkurować o nawet bycie rezerwowym na Igrzyskach Olimpijskich. No i porównując to z tym, jak, jakie miejsce zajmują w świecie, czyli właśnie około 30 powiedzmy, w, w pierwszej 30, no i takie miejsca zajmują, No należy przełożyć to na to, jak, jakimi geniuszami. Jak, jakimi geniuszami są ci, którzy walczyli tutaj o medale? To znaczy, jaki to jest kosmos tak naprawdę? I oczywiście, że na Igrzyskach Olimpijskich wszyscy mówimy o medalach, o medalistach, o medalistkach. Tutaj cieszymy się z miejsca medalowego kajakarki górskiej fajnie, tak? Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że sam fakt, i tutaj właśnie ten, ten wycinek naszej rzeczywistości w postaci kolarzy górskich, którzy są nam stosunkowo bliscy, których możemy obserwować na co dzień na tych samych trasach, po których możemy się ścigać, to jest bardzo istotne, właśnie, pokazuje o, jak w wybitnych postaciach mówimy, czyli prawo i Pitcock, czyli Batten, czyli, czyli korecki, całe pierwsze dziesiątki tak naprawdę. O jak absurdalnie wysokim poziomie mówimy. W ogóle tutaj i warto to przełożyć na inne, inne sporty również. Oczywiście, tutaj mam troszkę zaburzoną percepcję, ale realnie wydaje mi się, że nie ma wielu letnich konkurencji na letnich igrzyskach, które są bardziej wymagające niż szkolarstwo górskie, bo przekro, przekładając mnożąc przez siebie czas wysiłku czyli prawie półtorej godziny. Przez intensywność wysiłku wyrażaną w powtarzalnych submaksymalnych wysiłkach trwających tą minutę, dwie, trzy razy, kilka razy na rundzie, razy kilka rund, razy elementy techniczne to niewiele jest tak wymagających konkurencji. Oczywiście z całym respektem i szacunkiem do zawodników, np. uprawiających dyscypliny techniczne, wymagające Koncentracji, wymagających szybkości, wymagających siły jednej tylko cechy. W każdym sporcie osiągnięcie tego mistrzostwa jest bardzo trudne, dostępne tylko dla nielicznych, co właśnie możemy ekstrapolować z kolarstwa górskiego, które możemy obserwować na wyciągnięcie ręki, którego sami możemy doświadczyć, no bo wielu dyscyplin tak naprawdę nie możemy uprawiać, ponieważ ono jest limitowane, ono jest elitarne ze względu na sprzęt, infrastrukturę poziom skomplikowania co znów pokazuje, że nie może tego sukcesu, nie może osiągnąć każdy tak? W każdym razie widząc jak jest to jak jest to ekstremalnie trudna dyscyplina sportu myślę, że no czapki z głów dla, za podjęcie walki, czapki z głów za bycie najlepszą wersją siebie jeśli chodzi o Polaków natomiast no to, co pokazali PRO, to, co pokazało Pitcock, to co pokazały ich bezpośrednie rywalki, to co pokazali ich bezpośrednie rywale w walce o, medali, o medale, to było znakomite sportowe widowisko. A propos sportowego widowiska trzeba wspomnieć również kibiców, były tłumy kibiców na kolarstwie górskim. E, oczywiście Francuzi wspierali swoich reprezentantów kolarstwo górskie jest bardzo popularne we Francji, nie jest to topowy sport, natomiast no, jest bardzo popularne. Skandowali ich Miona, wybuczeli Pitkoka, ponieważ no w, emocjach, w emocjach kibice dostrzegali faul Pitkoka na koreckim. Tego faulu oczywiście nie było, to był incydent wyścigowy i raczej wina koreckiego niż Pitkoka. Natomiast no te tłumy kibiców. Skandujących nazwiska swoich, imiona swoich, swoich, idoli. No to była promocja kolarstwa górskiego. Generalnie ten wyścig był znakomitą promocją kolarstwa górskiego, dynamiczny, z suspensem. Nawet jeśli właśnie w wyścigu kobiet prewodzie, odjechała to rywalizacja o medale była równie ciekawa co. O dalsze medale i dalsze miejsca, to rywalizacja o złoto wśród mężczyzn. Na koniec jeszcze parę słów o trasie. Ona została zdisowana, zdyskredytowana przed startem. Realnie rzecz ujmując, patrząc na to, co się działo, jak była selektywna, jak duże różnice powstawały i te du duże różnice nie tylko właśnie między Prewo a resztą, ale generalnie, generalnie to były duże różnice. Bywają Puchary Świata tak naprawdę na trasach bardziej nazwijmy to terenowych, czy bardziej większą liczbą elementów technicznych, gdzie różnice są mniejsze. Patrząc na to jednak, że różnice pojawiały się także na tych elementach technicznych, sztucznych, na zjazdach, na rock gardenach, na belkach, to ta trasa była wystarczająca łamany przez dość trudna, biorąc pod uwagę, że wielu zawodniczek, wiele zawodniczek, wielu zawodników miało upadki, miało problemy, miało awarie, miało defekty, które bezpośrednio wpływały na, na rywalizację. Zatem stwierdzenie, że to był wyścig gravelowy, czy że to był short track wydłużony do czasu olimpijskiego, myślę, że jest. Nie fair, myślę, że jest nieuczciwy i myślę, że jest złą oceną sytuacji i jakimś rodzajem popisywania się między sobą jako ekspert, komentator czy znakomity zawodnik. Myślę, że to była uczciwa, rywalizacja. Trasa godna igrzysk, bo około 120 metrów przewyższenia na okrążeniu, a fakt, że nawierzchnia była właśnie uwalcowana na wielu częściach powodował, że trasa była pogodoodporna w związku z tym no, w razie załamania pogody do czego było blisko wyścig nie przerodziłby się w ewentualną parodię zatem moi drodzy to by było, to by było na tyle jeśli chodzi o kolarstwo górskie bardzo, bardzo podobały mi się oba wyścigi jestem pod gigantycznym wrażeniem tego co zaprezentowali medaliści, rywalizacja była znakomita, także zawodniczki i zawodnicy z nieco dalszych miejsc, z pierwszej dziesiątki choć no, nie byli zbyt często pokazywani w transmisjach jechali świetnie, patrząc po tych jakby przebitkach, które były dostępne no Paula Gorycka, Paula Gorycka i Krzysztof Łukasik, tak jak mówię, gra Gratulacje za bycie najlepszymi wersjami siebie, lub prawie najlepszymi wersjami siebie, za podjęcie rękawicy, za przygotowanie się no i za bycie w ścisłej, światowej czołówce, ponieważ kolarstwo górskie ma bardzo wysoki poziom. W zasadzie wszyscy ci zawodnicy, których obserwowaliśmy na Igrzyskach Olimpijskich, oni mają parametry fizjologiczne, które gdyby podejmowali w życiu inne decyzje, umożliwiałyby im rywalizowanie na szosie, na poziomie World Touru. Nie mówię, że zawsze wygrywanie, ale na bycie częścią peletonu World Tourowego, w związku z tym jest to światowa elita, elit. No i gratulacje za bycie częścią tej elity, elit. To by było wszystko ode mnie w kwestii kolarstwa górskiego. Wracam po wyścigach szosowych. Ze startu wspólnego, natomiast na Facebooku będą się nadal pojawiały zapowiedzi, komentarze w wersji tekstowej do bieżących wydarzeń na Igrzyskach Olimpijskich. Dzięki Wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!